A więc drodzy widzowie, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że otworzymy sobie parę player picków 85+, a potem zagramy mecz i potem otworzymy sobie jeszcze parę paczek. Myślę, że to będzie taki spoko odcinek. Tak jak zawsze na moim kanale są spoko odcinki, no przyznajcie, no może nie zawsze, ale czasami są spoko odcinki. W każdym razie, zimowe mistrzostwo FUT plus, to jest to, za co będziemy dobierali sobie player picki. Także pierwszy player pick, jeden z pięciu to było zbyt dobrze. W każdym razie 84+. Zobaczymy, czy wreszcie trafi kartę z Minok Shadow, jeszcze, znaczy Winter Wildcard. Tej karty jeszcze nigdy nie trafiłem. I zobaczymy, co będzie w środku, czy będzie coś dobrego. 84, mamy Thomasa Millera, 87, mi to pasuje, ponieważ miałem jego kartę, ale przekładałem go na Angela Di Maria albo na jakiegoś innego zawodnika, nie wiem. W każdym razie to jest naprawdę spoko player pick i przechodzimy sobie do drugiego, jeden z dwóch, 84+. No okej, okay, dobra, jestem w stanie to zaakceptować, bo te player picki są w każdym razie za darmo, tak jakby. No bo to jest coś, co mi bardzo, bardzo pasuje. Teraz kolejny player pick. Mamy kartę 88, Nika Syle. I to jest wreszcie karta specjalna trafiona. Moja pierwsza chyba karta, nie, trafiłem RR-em tego buntownika, czy jak on tam się nazywa, w każdym razie tego Halloween. 88 overalla w tym momencie Syl, to jest moja druga karta specjalna w tej chwili trafiona. I to mnie bardzo cieszy, to jest solidny trap, wiem, że on nie jest bardzo grywalny. Ale mniejsza o to, mniejsza o to, 4 wygrane, przechodzimy sobie teraz do tego player picka. Te player picki są naprawdę mocarne, oddają niesamowicie. Zobaczymy, 1 z 3, 84+, coś w środku będzie, Majka Manioła już mam niewinnego, więc ja tu sobie biorę Aspasa. Ten player pick najgorszy jak dotąd, bo mieliśmy 87, 88 i 85 w tym momencie. Ale generalnie nie ma na co narzekać, naprawdę nie ma co narzekać. Brakuje mi dwóch zwycięstw do odebrania kolejnego player picka, ale w dzisiejszym odcinku ze względu na to, że jest Sylwester i chcę, żeby ten odcinek pojawił się wcześniej, no to będzie on najprawdopodobniej troszeczkę krótszy. Dlatego przechodzimy sobie teraz bez zbędnego gadania do mistrzostw FUT i pokażę wam, jak mi składzik zmienił. Bilans 4-3, miałem w pewnym momencie bilans 4-0. Ale jak już to poszło, no to poszło hurtowo te porażki. Także mój składzik prezentuje się następująco. Nie, nie tak, tak sobie robię srebrne wyzwania, swoją drogą, to jest spoko zespół. Ale mój główny zespół prezentuje się następująco. Niestety już nie ma pełnego zgrania. Wywaliłem Usmana Dembele oraz wywaliłem Fikayo Tomoriego. W ich miejsce wszedł Presnel Kimpembe, który jest słabszy od Tomoriego, a Correa wszedł sobie za Dembele, który ma swoje lepsze strony, ma swoje gorsze strony. Ale generalnie chodziło mi o to, że te karty kosztowały 10 tysięcy monet. Teraz kosztuje już dużo, dużo mniej, bo nie było ich w paczkach i chciałem po prostu troszeczkę zarobić. 34 pingu, w pewnym momencie było takie 34 pingu, zobaczymy co nasz rywal posiada, 32 zgrania na 33 możliwe. I czy znowu zagramy z Polakiem Rodakiem? Nie wiem, czy to jest Polak Rodak, ale to jest dobry zespół, bo oj, ten Frimpong, tak przeciwko niemu nie lubię grać. Jadon Sancho, Patrick Vieira, naprawdę bardzo solidny zespół i nie ma żadnych słabych punktów, także po prostu trzeba wygrać to spotkanie, bo 4-4 w bilans, no to nie wygląda zbyt dobrze, umówmy się, że trzeba tutaj pokazać pełnię moich możliwości, o ile ja takie możliwości posiadam. A teraz niebezpiecznie, Mohamed Salah chciał, widać było, że chciał mnie lobnąć, ale niestety zafejkował to uderzenie. Gdyby spróbował uderzenia właśnie Lubikiem, to może by to nie wyszło, ale niestety Mohamed Salah w 11 minucie wyprowadza naszego rywala na wynik 1-0, prowadzi nasz rywal niestety. Ale spokojnie, to jest dopiero 11 minuta, my tutaj mamy jeszcze masę czasu, żeby spróbować wyrównać, ewentualnie strzelić bramkę zwycięską. Zobaczmy, może to się, że wyrównamy w tym momencie. Angel Di Maria, Di Maria, to jest bramka, Petr Czech nie wiem co on teraz zrobił, bo to po prostu było zwykłe uderzenie. 13 minuta i mamy 1-1. Mamy teraz okazję, zobaczymy teraz Berbatov spin. Uderzenie miał być na precyzyjnym, ale chyba niestety znowu mi się wyłączyło to precyzyjne wykończenie, no bo nie załapało mi nawet, gdyby to było na czerwonym, to rozumiem, ale to źle by tajmowałem, a i tak nie załapało, więc najprawdopodobniej mi się to po prostu wyłączyło. Szkoda, bo naprawdę nie lubię tak, jak mi się te ustawienia przestawiają. Ale uwaga, bo teraz musimy się skupić, bo to jest Mohamed Salah, przesuniemy się. Dobrze, że nie uderzył w bramkę, bo gdyby to było uderzenie w światło bramki, no to to byłby gol, bo się źle przesunąłem do Donnarumma, źle go wyczułem. Ale na szczęście słabsza noga Mohameda Salaha pokazała, że no nie, jest raczej tylko do tarcia chrzan, bo niczego więcej. O, Patrick Vieira, to będzie bramka na 2-2, no... Moja obrona jest w tym momencie jak ser szwajcarski. Widać, że Tomori trzymał tą obronę w ryzach. A tak Kimpembe, no niestety, był dobry na początku FIFA, a teraz niby to jest jedna ocena ogólna mniej niż Tomori. Ale
No coś tutaj nie gra, coś tutaj nie gra. Zobaczmy, jeszcze mamy okazję, ale zaprzepaściłem niestety dobrą szansę na zdobycie bramki. No i musimy teraz bronić się przed kontratakiem. Ojojojojoj, Di Maria to jest naprawdę świetny zawodnik, ale to co tam robi Petrczek na bramce mojego rywala, to będzie najprawdopodobniej buźle jego trumny, no bo wątpię, żeby chciał grać nim po raz kolejny w następne spotkanie. Bo to co zawalił, tak naprawdę dwie bramki dostałem za darmo od Petra Czecha i to trzeba sobie powiedzieć. No i koniec pierwszej połowy, wynik na razie 3-2 dla nas. Myślę, że nie najgorzej. Te statystyki, no w tym meczu naprawdę muszę powiedzieć, że mam dużo szczęścia, bo 3 strzały oddane, 3 bramki. Ja bym się wkurzył, gdybym miał takie statystyki mój rywal. Ale mówię, takie jest życie, tak czasami jest przeciwko mnie i tak czasami jest po mojej stronie. A zobaczmy teraz Korea, jest okazja. No właściwie jeszcze okazji nie ma, ale to jest już powoli szansa, żeby coś tutaj osiągnąć. Zobaczymy Tonali. Aj. No te moje podania też nie są najlepsze. Memphis Depay, to musi być bramka, to musi być bramka, lobikiem go, nie, ping-pong. Mówiłem, nienawidzę grać przeciwko niemu, a teraz jeszcze jest okazja, ale czemu tam Memphis, tam nie byłoby chyba spalonego, ale Memphis Depay niestety nie pokwapił się do tego, żeby do tej piłki dojść. Urwał się teraz Jadon Sancho już w naszym polu karnym, zobaczymy, to będzie podanie. Wybijmy to, wybijcie to panowie, dobrze, teraz mamy szansę na szybki kontratak. Zobaczymy, że nam wybiega Memphis Depay, teraz ładnie R1, RB oraz Y, to jest bardzo dobre prostopadłe podanie, które BJ mi polecił, znaczy mi polecił ogólnie. Ale teraz mamy jeszcze Moise Ken, za dużo, zdecydowanie za dużo. Może akcja, która zamknie nam to spotkanie, Angel Di Maria, tym razem Petr Czech na posterunku i teraz robi się dosyć ciekawie, bo mamy ostatnią akcję w tym spotkaniu najprawdopodobniej. Minuta doliczona, aż serce mi zaczęło bić teraz z prędkością 200 uderzeń na minutę, bo to jest bardzo, będzie bardzo ważne zwycięstwo, wybij to, Kimpembe, wybij to. Mamy zwycięstwo 3-2, moi drodzy, mamy zwycięstwo po naprawdę trudnym spotkaniu, po spotkaniu, w którym nie powinienem wygrać, bo mój rywal był stroną dominującą, do tego się przyznaję, ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. No, to jest taka puenta, która mam nadzieję, że skończy to spotkanie. I zobaczymy sobie tylko, kto zawodnikiem spotkania i przyjdziemy sobie oczywiście do otworzenia paru paczek, bo też parę paczek mam w sklepie zostawionych. U niego Patrick Vieira zawodnikiem spotkania, u nas Angel Di Maria 2 gole, więc no myślę, że cały zespół zagrał nie najgorzej. No, a my w tym momencie możemy sobie przejść do takiej zakładki, jaką jest sklep i przejdziemy sobie do oczywiście otworzenia paczek. Paczki z podglądem jeszcze nie mam, bo nagrałem dzisiaj troszeczkę wcześniej. Złota paczka, zobaczymy, czy coś nam przyniesie, bo to mówię, te player picki były naprawdę spoko. Czy paczki dotrzymają poziomu tym player pickom? Najprawdopodobniej nie. A szkoda, bo przydałoby się te player picki po prostu dogonić, jeżeli chodzi o jakość. Teraz mamy Olsena, Grossa. No i to wszystko idzie sobie na Quixel. I przejdziemy sobie teraz do kolejnej złotej paczki piłkarzy premium. Tym gwarantowany o ocenie 80+. Może coś dobrego będzie, chyba walkoutu nie ma, a może będą ekrany. Anglia, bramkarz, pick. Ramsdale'a chyba mam. Mówię, potrzebuję kart 83 w górę, bo tych kart mam w klubie naprawdę bardzo, bardzo mało. To jest naprawdę spoko paczka, ale niestety nam no, się nie przyda, bo te karty są po prostu dosyć słabe. Mała złota paczka piłkarzy, 6 zawodników, jeden rzadki. Może nam przyniesie wreszcie jakiś dobry traf. Jest karta świecąca, ale brak walkoutu. To będzie Inigo Martinez, którego mam nadzieję, że w klubie jeszcze nie posiadam. Ale zobaczymy, no nie mam go w klubie, więc bardzo dobrze. I Paul Lopez, no karta mogła, która ma potencjał, żeby być droższą, ale patrząc na to, że jest niewymienna, to i tak mi się do niczego nie przyda. Dobra, mega paczka, to sobie zostawimy na Toty, jakieś słabsze paczki. Mówię, do Toty będę otwierał wszystkie nagrody z Division Rivals, wszystkie nagrody za Foot Champions, ale te lepsze paczki pozostawię sobie na sam event Team of the Year, no bo tam liczę na to, że będzie coś dobrego. Mamy Asensio, okej, może być swoją drogą. No to mnie dosyć ciekawiło na początku tej FIFA, że on miał taki sam overall jak Usman Dembele, a Asensio, no nie ukrywajmy, nie gra na aż takim poziomie. Mam nadzieję, że kibice Real Madrid się wypowiedzą w komentarzach. Mamy jeszcze rzadki piłkarz 75+, zobaczymy.
Także ta i jeszcze jedna paczka, myślę, i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki szybki odcinek, wiecie, sylwestrowy był, wiecie jak jest. Mateusz Reis, dobra, 79 overola. Mam go w klubie, bo pamiętam, bo robiłem wyzwania z ligi NOS. Zobaczymy, czy mam go wymiennego, mam go niestety niewymiennego, więc to sobie idzie na Quixel. I zobaczymy, jakaś ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku przydałoby się, żeby coś takiego konkretnego w niej sypnęło. Mała paczka, pokażę Elektrum, zobaczymy, może tutaj będzie coś takiego specjalnego. O, ja już myślałem, że naprawdę będzie wreszcie jakaś karta Winter Wildcard, coś takiego. Mamy Cherkiego, okej, to jest spoko zawodnik, ale do niczego nie przydatny jest. Czy on ma nadal 5 na 5 gwiazdek? Czy ty masz gość nadal 5 na 5? Ma nadal 5 na 5 swoją drogą, to jest naprawdę ciekawy zawodnik. No dobra, to sobie wyślemy do klubu i to idzie z nim na Quixel. Dobra. No i cóż, na dzisiaj to było tyle, jak mi się wydaje. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Do zobaczenia wkrótce i standardowo, oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się!